Ewangelię zderzyliśmy się z wierzącym człowiekiem, dlatego to, co mówię teraz, jest do wierzących ludzi, a nie do niewierzących. I ten człowiek stwierdził, że może jak nie mógł się zgodzić z tym, że my krzyczymy o Jezusie, że my mówimy o naszych świadectwach, że my mówimy o tym, że uzdrawiamy i uwalniamy z chorób. Mnie to strasznie zagotowało. I ten człowiek twierdził, że jeśli Bóg zechce, to ktoś będzie to robił, jeżeli nie zechce, to nie będzie robił. Ten człowiek jest oszukany. Bóg mi teraz pokazał podczas uwielbienia, że taki człowiek jest w takim pudełku. Religia tworzy takie pudełko człowiekowi i wsadza w takie pudełko, gdzie on myśli, że to już jest koniec, ograniczenie. Bóg nie siedzi w jakimś pudle. Bóg jest na oku wszędzie. I religia wpycha człowieka w takie pudło i siedzi jak ten dzban, jest totalnie zamknięty i twierdzi, że jest ograniczenie, nie ma nic poza tym. Nie ma tak. Ale to nie tyczy się tylko uzdrowień czy uwolnień, to tyczy się ogólnie wszystkiego w życiu. Ja jakiś czas temu powychodziłem też z kilku rzeczy w moim życiu, ale też siedziałem w takim pudełku, które religia gdzieś mi tam stworzyła. Religia przychodzi i wkłada w pudełko. Więc jeżeli masz coś takiego w swoim życiu, co gdzieś czujesz, że jest ograniczenie, że myślisz, że to jest niemożliwe, jesteś w pudełku, siedzisz zamknięty w czterech ściankach czegoś, gdzie dałeś się oszukać diabłu. On cię oszukał, że czegoś się nie da. Mnie oszukiwał w tych kwestiach, w których nie mogłem sobie poradzić, gdy w końcu zrozumiałem, że byłem oszukany. I na nowo spojrzałem, co Bóg mówi w tym temacie, bo wcześniej nawet nie szukałem. Także wyjdź z pudełka dzisiaj. Nie siedź tak jak ten pan wczoraj w pudełku, bo nie ma ograniczeń. Ja dzisiaj podczas uwielbienia zobaczyłem w wizji, jak jest potężna góra i obsypuje się potężna skarpa z niej. Nikt nic tam nie zrobił. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Naszą wiarą my kruszymy potężne góry i skały się sypią. Możemy. Dlatego to jest to, co Jezus powiedział, że jeżeli będziesz miał wiarę, podniesiesz tą górę, wrzucisz ją do wody. To jest właśnie coś takiego. My tak możemy robić z tymi górami w naszym życiu. A teraz chciałbym złożyć świadectwo, dodać Bogu chwałę.